Armii Stanów Zjednoczonych. Dowodzi kapitan Matthew McCarthy. Drugi spod oddziału, powietrze horyzontowe, reprezentuje królewski pół kanadyjski. Dowodzi major Edward Pugh. Na tę kompanię mieszkańcy stolicy rozpoznają wszędzie w mundurowaniu rodzajów sił zbrojnych, wojsk lądowych, sił powietrznych, marynarki wojennej i wojsk specjalnych. Defiluje kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego. Dowodzi kapitan Włodzimierz Grochowiec. Kompania defiluje z pocztem sztandarowym pod dowództwem podporucznika Michała Tomczyka. Proszę Państwa, definiują teraz historyczne grupy rekonstrukcyjne, które odtwarzają pododdziały wojskowe z lat 1920 i 1939. Pierwszy z pododdziałów prowadzi Przemysław Wjazd-Kułowski. To piechota z 1920 roku w mundurach polskiej armii z czasów wojny polsko-sowieckiej. Wśród żołnierzy są także kobiety z ochotniczej letni i harcerze. Drugi pododdział prowadzi kapral rezerwy Marek Babulewicz, prezentuje umundurowanie polowe, w jakim oddziały wyszły do walki w 1939 roku. Kolorystyki, jak zawsze, defilarzy dodają kawalerzyści, oto szwadron kawalerii Wojska Polskiego pod dowództwem kapitana Jarosława Stawskiego, wystawiony przez batalion reprezentacyjny Wojska Polskiego. Już w niedługim czasie będą Państwo mogli obejrzeć więcej koni i kawalerzystów na ulicach Warszawy, a to za sprawą corocznie organizowanego w pierwszy weekend września Święta Kawalerii. A przed nami defilada pododdziałów kołowych i gąsienicowych. Defiladę otwiera ugrupowanie pojazdów używanych przez żandarmerię wojskową. Przez pododdziały rozpoznawcze. Kłady, które Państwo widzicie, występują w wyposażeniu 9 Pułku Rozpoznawczego Zbiswarka Warmińskiego. Pierwsze to pojazdy typu Arctic K, kolejne to pojazdy typu Polaris Sport, to pojazdy bombardowe. Kłady przeznaczone są do wykonywania różnorodnych zadań w różnych warunkach terenowych. Przede wszystkim umożliwiają bez problemu do pokonywania bezdroży, terenu pustynnych, terenu górzystych. Kolejne samochody to samochody ciężarowo-osobowe wysokiej mobilności, HMPW 1165A, popularne Hamki. Jest to
wersja o zmniejszonym opancerzeniu lecz zwiększonej mobilności. Wersja specjalnie skonstruowana pod kątem wojsk specjalnych. Pojazdy wystawiła jednostka wojskowa komandosów z Lublińca, a kolejne to Mercedesy terenowe wystawione przez jednostkę wojskową Gromno. A przed trybuną pojazdy osobowo-terenowe Toyota Hilux w wersji pojazdów uzbrojonych. Pojazdy należą do jednostki wojskowej Gromno. Kolumna sześciu samochodów ciężarowo-osobowych wysokiej mobilności Honker 2000 w wersji lekko opancerzonej Skorpion 3. Pojazdy wystawił pododdział rozpoznawczy 9 Pułku Rozpoznawczego. Pojazdy te eksploatowane są przez kompanię dalekiego rozpoznania. Ma bezzałogowe statki powietrzne typu Orbiter, które są przeznaczone do prowadzenia rozpoznania taktycznego, przewożone na pojazdach należących do 18 Batalionu Powietrzno-Desantowego 6 Brygady Powietrzno-Desantowej. Znów samochody wysokiej mobilności Hanna. Pododdziały wystawi 9 Pułk Rozpoznawczy. A do trybuny zbliża się pełna kompania zmotoryzowana na kołowych transporterach opancerzonych AMV w wersji 8x8 nazywanych Rosomakami. Kołowe transportery opancerzone w wersji zwierzą bojową uzbrojoną 30-mm armatę MK-44. Pojazdy te przeznaczone są do przewozu drużyny piechoty, a za pomocą uzbrojenia pokładowego mogą one wspierać działania tych drużyn. Obecnie sprzęt ten jest eksploatowany przez 12 i 17 Brygady Zmechanizowanej. Pojazdy, które widzimy, wystawiła 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana imienia generała Józefa Korpora-Muszyńskiego z 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej imienia generała Józefa Korpora-Muszyńskiego. Było 111 egzemplarzy tego sprzętu. Sprzęt, który sprawdził się w trudnych bojowych warunkach w Afganistanie. Jak już wspomniałem, kaliber 152 mm. Odległość strzału maksymalna 18700 m. Kolejny pododdział artyleryjski to samowieżna wyrzutnia rakietowa UR Langusta na podwozie samolotu ciężarowego Jelcz, kaliber 122 mm, liczba lub 40. Czas wystrzelenia pełnej salwy to zaledwie 20 sekund, a maksymalny zasięg strzelania to 42 mm. Sprzęt wystawił 11 pułk artylerii z Węgorzewa. Dziękuję. W tej chwili do trybuny zbliżają się opancerzone samochody Start 266,
przeznaczone do transportu strzelców wyposażonych w przeciwlotnicze przenośne zestawy rakietowe GROM. Sprzęt wystawiła 12. Brygada Zmechanizowana z 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej ze Szczecina. Kolejne pojazdy tego typu z posadowionym na podwoziu zestawem przeciwlotniczym ZWR-23-2K. Sprzęt wystawiła również 12. Brygada Zmechanizowana. Kolejny podróż przeciwlotniczy to przeciwlotnicze rakietowe wozy bojowe OCAM-T, zmodernizowane w ostatnich latach. Obecnie sprzęt tego typu znajduje się w wyposażeniu dwóch pułków przeciwlotniczych. Te zestawy, które możemy widzieć, wystawił 8. pułk przeciwlotniczy z Koszalin. Dociekliwsi z Państwa zauważą, że pojazdy te mogą samodzielnie pokonywać przeszkody wodne. Pojazdy uzbrojone przez wyrzutni rakiet przeciwlotniczy oraz stacje kierowania ognia. Wystawy 11. Pułk Artylerii z Węgorzewa. Są to haubice o długości luty 52 kalibrów, która zapewnia prowadzenie skutecznego ognia na odległość 40 km. Sprzęt, który widzimy, to transporter minowania narzutowego Proton na podwoziu transportera MTLW. Jest on w stanie postawić w ciągu kwadransa pole minowe o wymiarach 1200 na 200 metrów. A kolumnę zamykają dwa wozy zabezpieczenia technicznego WZT-3 oraz Bergpanzer 88.
się sprzęt historyczny używany przez Wojsko Polskie w okresie II Rzeczypospolitej. Ta kolumna otwierają motocykle Sokół. Zarówno Sokół pojedynczy, tak zwany Solo, Sokół 600 oraz Sokół z przyczepką o mocniejszym silniku Sokół 1000. Za nimi pojazd osobowo-terenowy polski Fiat 583 w wersji Łazia. Pojazd skonstruowany w 1935 roku. Kolejny z pojazdów to limuzyna dla generałów i wyższych oficerów. Wykonująca jednocześnie zadania wozu sztabowego. Samochód CWS T1. To całkowicie polski samochód skonstruowany w centralnych warsztatach samochodowych w Warszawie. Stąd też jego nazwa. Jego produkcja trwała w latach 1927-1931.